Tytuł kursu: Elementy organizowania i monitorowania procesów magazynowych. Moduł: System zamawiania towarów w magazynie. Temat wideokastu: Powtórzenie wiadomości o systemie zamawiania towarów w magazynie. Cześć! Cześć, siadaj. Zacznijmy od razu powtórkę materiałów dotyczących systemu zamawiania towarów w magazynie. Przecież sprawdzam już jutro. Dobrze, no to zróbmy tak. Ja będę zadawać pytania, a ty będziesz odpowiadać. Później zrobimy odwrotnie. No to pierwsze pytanie. Co to są zapasy? Zapas definiuje się jako określoną ilość dóbr znajdujących się w rozpatrywanym systemie logistycznym. Na przykład w przedsiębiorstwie lub łańcuchu dostaw, które nie są aktualnie wykorzystywane. Przeznaczone są do późniejszego przetworzenia lub sprzedaży. Dobra te mają precyzyjnie określoną lokalizację, a ich wielkość wyrażana jest w miarach ilościowych lub jakościowych. Koordynując łańcuch dostaw, należy dążyć do likwidacji bądź skrócenia luki czasowej. Co można zrobić w tym celu? W tym celu można utrzymywać zapasy materiałów i wyrobów gotowych, skrócić proces realizacji zamówienia, redukując i skracając czas jego podprocesów i wydłużyć cykl realizacji zamówienia. Teraz wymień klasyfikację zapasów ze względu na ich przeznaczenie. Już wymieniam. Materiały i surowce, roboty w toku, wyroby gotowe, towary, materiały pomocnicze i eksploatacyjne. Jakie wyróżniamy rodzaje zapasów? Wyróżniamy następujące rodzaje zapasów. Zapas sezonowy, spekulacyjny i promocyjny. Z jakich części składa się zapas? Zapas składa się z części rotującej i nierotującej. Część rotująca wynika z potrzeb bieżących oraz jest efektem powtarzalności dostaw i zużycia. Głównym zadaniem części nierotującej jest zabezpieczenie przed losowym wzrostem popytu lub przed losowymi opóźnieniami w dostawach. Wymień modele sterowania zapasami. Jest to model stałego punktu zamawiania oraz model stałego odstępu między zamówieniami. Opisz teraz te dwa modele. W modelu stałego punktu zamawiania, EWZ, można dowolnie ustalać wielkość zamówienia. Model ten polega na składaniu zamówienia zawsze w momencie, kiedy poziom zasobów spadnie do wcześniej określonego poziomu minimalnego. System stałego odstępu między zamówieniami pozwala łączyć zamówienia na materiały i dobra oraz lepiej wykorzystywać ładowność pojazdów poprzez organizowanie łącznych kursów pojazdów. Super, widzę, że faktycznie opanowałaś materiał. W takim razie teraz ty mnie pytasz, ja będę odpowiadała. Okej, to zacznijmy. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.